Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji w Łowiczu, gdzie dzisiaj gościmy współprzewodniczącego Konfederacji, pana posła Krzysztofa Bosaka. Są ze mną również kandydaci z panem wicestarostą Piotrem Malczykiem na czele. Szanowni Państwo, nazywam się Marek Szewczyk, jestem liderem listy w okręgu sieradzkim. Dzisiaj poruszamy temat bezpieczeństwa żywnościowego i obrony polskich rolników. Oddaję głos pan wiceprzewodniczący Krzysztof Bosak. Dzień dobry Państwu, przyjechałem po to, żeby wesprzeć kampanię wyborczą naszych kandydatów. Walczymy o jak najlepszy wynik w okręgu wyborczym sieradzkim, a więc także w Łowiczu. Podróżuję po całej Polsce po to, żeby wspierać kandydatów Konfederacji. I nasza wiadomość dziś jest właśnie taka, że Konfederacja staje w obronie polskich rolników. Konfederacja jest jedyną siłą, która konsekwentnie stała zawsze po stronie polskich interesów gospodarczych, polskiej racji stanu, polityki interesu narodowego i zwyczajnego, zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o organizację produkcji rolniczej w Polsce. To wymaga pewnej odwagi i braku poprawności politycznej, którą tylko kandydaci Konfederacji, jak widzieliśmy przez ostatnie 4 lata, wykazywali. Dam kilka przykładów. Po pierwsze, rolnictwo w tej chwili jest coraz bardziej skrępowane gorsetem niepotrzebnych regulacji. Rozmawiając z rolnikami, słyszymy na przykład o tym, że zamiast zająć się troską o swoje zwierzęta, muszą każdą krowę opuszczającą oborę wpisywać z jej drugiego numeru do zeszytu, kiedy ona wchodzi i kiedy wychodzi. Ci, którzy mają duże gospodarstwa, potrzebują część miejsca pracy poświęcić wyłącznie na wpisywanie i wypisywanie krów do zeszytu. To są historie, jakie my powinniśmy kojarzyć z gospodarką centralnie planowaną w Rosji Sowieckiej, z jakimiś sowchozami czy PGR-ami, a nie z nowoczesną gospodarką rolną w XXI wieku. Inny przykład to tak zwana piątka przeciwko rolnikom, piątka Kaczyńskiego. Konfederacja to jedyna siła, która od początku odczytała logikę tych przepisów, uderzającą w polski eksport mięsa, uderzające w polskie hodowle. Konfederacja to jedyna siła polityczna, której wszyscy posłowie konsekwentnie głosowali przeciwko temu. Oraz Konfederacja to jedyna siła, która była na wszystkich manifestacjach z rolnikami i pracownikami z sektora produkcji i przetwórstwa żywności, bo oni też w tej sprawie protestowali. Kolejny przykład to oczywiście Europejski Zielony Ład, a więc zacieśnianie regulacji unijnych prowadzące do spadku opłacalności produkcji rolnej w Europie i jednocześnie otwieranie rynku unijnego na produkcję z innych kontynentów. No i ostatnia wisienka na torcie. Konfederacja to jedyna siła, która przez lata nie domagała się zintegrowania rynku ukraińskiego z rynkiem europejskim. My zdawaliśmy sobie sprawę, bo mamy znajomych, którzy pracują w branży rolnej, w handlu międzynarodowym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że po prostu ukraińska produkcja żywności, ukraińskie rolnictwo jest konkurencją dla polskiego. To, co się wydarzyło, czyli otworzenie rynku europejskiego bez żadnych barier, bez żadnych regulacji na całą produkcję z Ukrainy, to jest prawdziwa katastrofa. Dlatego, że polscy rolnicy musieli przez ostatnie lata, zamiast zwiększać swoje gospodarstwa, to musieli nieustannie inwestować w dostosowanie się do kolejnych regulacji unijnych. Rolnictwo na Ukrainie i hodowle na Ukrainie nie ponosiły tych kosztów i tych ciężarów i nagle połączono rynki i bez żadnego badania spełnienia norm cała ta produkcja zalała nasz rynek pod fałszywym pretekstem, że to tylko tranzytem, gdzie od początku minister rolnictwa w rządzie PiS-u był już, zdawał sobie sprawę, że nie ma ani wagonów, ani portów, ani ciężarówek, żeby to wszystko przewieźć. Więc w oczywisty sposób zalało to nasz rynek. Rząd PiS-u ukrywał tą sytuację przez rok czasu i dopiero po protestach rolniczych, w których oczywiście posłowie i politycy i działacze Konfederacji towarzyszyli rolnikom, zaczęła sprawa być medialna i zaczęli wszyscy dostrzegać problem. My ten problem dostrzegaliśmy od początku i my też mówimy dzisiaj, że embargo nie tylko powinno być utrzymane, ale powinno zostać rozciągnięte także na inne produkty, które zalewają nasz rynek, jak owoce miękkie, jak spirytus, miód czy produkty drobiowe. Zwracamy też uwagę, że trzeba sprawdzać, czy są spełnione standardy. Nie może być tak, że dopiero po czasie z jakiejś kontroli NIK-u czy śledztw prokuratorskich my się dowiadujemy, że zanieczyszczone zboże zostało zmielone w polskich młynach albo zjedzone w polskich hodowlach. No po prostu tak nie może być. I państwo ma wszystkie instrumenty, żeby do tego nie dopuścić, ale konsensus poprawności politycznej we wszystkich siłach politycznych poza Konfederacją był taki, żeby nie korzystać z tych instrumentów i Konfederacja odrzuca coś takiego. Bo to jest polityka poświęcania polskich interesów na rzecz jakichś utopijnych międzynarodowych wizji.
Konfederacja jest jedyną gwarancją zadbania o polskie interesy w obszarze rolnym, w obszarze spożywczym i też w innych obszarach, ale dzisiaj się skupiamy na rolnictwie. To jest nasze przesłanie, jestem przesłaniem jako jedyni, którzy swoją wiarygodność potwierdzili we wszystkich głosowaniach w Sejmie i swoim działaniem przez 4 lata. Walczymy o głosy wyborcze i apelujemy o wzmocnienie siły propolskiej w polskim Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu poproszę wicestarostę Łowickiego, pana Piotra Malczyka. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jest dziś z nami przewodniczący Konfederacji, pan Krzysztof Bosak, który przekazał te wszystkie działania, które podejmowała Konfederacja, która nadal podejmuje. To jest bardzo istotne, ponieważ mieszkamy w powiecie łowickim, który opiera się w dużej mierze na rolnictwie. Codziennie spotykam się z mieszkańcami wsi, ponieważ sam mieszkam na wsi i wiem, czego rolnicy potrzebują. Po wejściu do Unii Europejskiej wielu rolników zdawało sobie sprawę, jak wielkie korporacje, jak wielkie lobby będzie działało, aby polskie rolnictwo zniszczyć. Niestety, ale nieudolność poprzednich rządów, nieudolność również przedstawicieli, którzy są w Europarlamencie, doprowadza do tego, że polscy rolnicy niestety, ale żyją w ciągłej obawie. W ostatnim czasie również zauważyliśmy to, co Konfederacja od samego początku mówiła o sytuacji związanej z napływem niepewnej jakości produktów z Ukrainy do Polski. Mówiła to od początku, nikt nie chciał tego słuchać, nikt nie chciał o tym debatować. Kiedy zboże ukraińskie zalało Polskę, wszystkim oczy zostały otworzone, ale jest już za późno. Mleko zostało rozlane, przedstawiciele polskiego parlamentu i polski rząd dają różnego rodzaju dodatki, żeby rolnikom zamknąć oczy, zamknąć usta. Rolnicy o tym wiedzą, że zostały popełnione błędy i w taki sposób one musiały być naprawione, że z kieszeni ludzi zostały wzięte pieniądze po to, żeby w tym momencie przekazać rolnikom. I tak społeczeństwo w Polsce jest skłócane, że trzeba dać temu dodatek. Rolnicy nie chcą dodatków. Oni chcą pracować sami na swojej ziemi i chcą mieć swoje pieniądze. Nie muszą mieć żadnych dodatków, tylko nie mogą być popełniane błędy takie, jak są popełniane do tej pory. Więc postulat najważniejszy, odsunąć urzędnika od rolnika. To, co też pan przewodniczący powiedział. Wiele agencji nakłada na rolników różnego rodzaju obostrzenia, dokumentacje. Rolnicy muszą już mieć tak naprawdę biura podatkowe, biura do prowadzenia księgowości. Jest to paranoją, słuchajcie. Jest to paranoją i mówię to nie z tego powodu tylko, że kandyduję do Sejmu, tylko mówię to jako głos rolników, bo ktoś musi jasno i wyraźnie o tym mówić. Rolnicy potrzebują wsparcia. Bardzo dziękuję za to wsparcie, że udziela go Konfederacja od dłuższego czasu. Zawsze byli z rolnikami na Chrubieszowie, gdzie mamy też powiat partnerski. Byłem w stałym kontakcie z panią starostą z Chrubieszowa. Była przerażona tym, co się dzieje, ponieważ to zboże, które zalewało Polskę, spowodowało bardzo dużo problemów. Mamy nadzieję, że ta nauka, którą otrzymaliśmy, nie pójdzie w niepamięć i Polska na tym się wzmocni. Mam taką nadzieję i bardzo jeszcze raz dziękuję panie przewodniczący za odwiedziny Łowicza. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę kandydata do Senatu z tego okręgu, pan Kamil Sobol. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy przy pomniku świętego Jana Pawła II, który mówił, że rolnictwo to chleb. Chleb, który jest nam potrzebny do życia. I oby tego chleba nigdy nam nie zabrakło. I oby ten chleb nigdy nie był zastąpiony substytutem niewiadomego pochodzenia. Jak wiemy, żywność musi być zdrowa. Polskie rolnictwo to produkt narodowy. Powinno dbać się o to rolnictwo i promować, żeby był jak największy eksport. Ale do tego potrzebna jest pomoc administracji rządowej. Tego brakuje. W Łowiczu mamy również wspaniałą szkołę, która blisko 100 lat kształci
tysiące, setki tysięcy rolników. Jest to szkoła rolnicza z wielką tradycją i sam mam przyjemność być absolwentem tej szkoły. Moi koledzy, którzy zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą, mówią mi, jakie są problemy. Polski rolnik naprawdę ma ważniejsze rzeczy niż to, żeby cały czas śledzić przepisy. To państwo powinno wspomagać i dbać o to, żeby nasza żywność i to, co produkują nasi rolnicy z regionów i w całej Polsce, nie musiały spotykać się z nieuczciwą konkurencją, jaka w tym momencie ma miejsce, jeśli chodzi o żywność z Ukrainy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjazd pana przewodniczącego i naszego lidera. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę kandydata do Sejmu z miejsca ostatniego na liście Konfederacji Andrzej Kaniewski.